A w dzisiejszym odcinku kękę o rapujących raperach. Tako popiera środowisko LGBT. Epka Multiego pod znakiem zapytania. Koza ostro OSB Mafii. Oraz kogo możemy zobaczyć w najnowszej edycji Młodych Wilków. Na wstępie chciałem wam podziękować za pozytywny odzew pod ostatnim odcinkiem. Przypominam wam także o konkursie na nowiutką konsolę PlayStation 4. A warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrypcja 3 kanałów, Fast Rap, Ciekawy YouTube'a i Football TV, zostawienie komentarza hashtag konkurs, zostawienie łapy w górę pod tym filmem oraz rejestracja w grze Football Team i wbicie w niej 30 poziomu. Jakby ktoś nie wiedział, jest to nowa przeglądarkowa gra o tematyce piłki nożnej. Jeżeli chcesz zagrać razem ze swoimi ulubionymi twórcami, takimi jak Krzysztof Golonka, Football TV czy Ostatni Gwizdek, to link znajdziesz w opisie. A jeżeli wpiszesz kod podany na ekranie, otrzymasz 200 punktów energii na stałe. Jeszcze na szybkość wbicie na Instagrama, gdzie wbijamy 2000 obserwujących. I bez przedłużania lecimy z odcinkiem. Kękę na swoim Instastory umożliwił fanom zadawanie pytań. Jedno z nich dotyczyło właśnie rapujących youtuberów. Na zadane pytanie, co o nich sądzi, odpowiedział: nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś jest raperem, youtuberem, raperem, wędkarzem, czy raperem, dziennikarzem. Jak mi się coś podoba od kogoś, to słucham. Rap dzielę na podoba mi się i nie podoba mi się. Tyle. Jesteś zadowolony z nowego krążka? Myślisz, że płyta dobrze się przyjmie? Bardzo, choć z biegiem czasu mam coraz więcej wątpliwości w wielu kwestiach. Przyłożyłem się jak nigdy wcześniej i żadnych kompromisów z samym sobą. Nie śpiewaj, bo powiedzą, że za lekko. Albo nie mów, że nie zrobisz zdjęć, bo stracisz odbiorców. Jest tam wszystko, co chciałem i co mnie rusza. Czy się przyjmie? Nie wiem. To zależy od was. Póki co, sprzedaż jest bardzo fajna. Na Instagramie artysty również wleciała zapowiedź nowego albumu. Zobaczcie sami. Raport z miejsca, gdzie jest wszystko jedno. Zewsząd napływają do nas opinie o najnowszej produkcji Tako. Pocztówka z WWA zbiera póki co same pochlebne komentarze wśród opinii ekspertów. W tak zwanych kolorowych mediach pojawiają się również opinie o tym, że Tako nowym albumem wspiera środowiska LGBT w naszym kraju. Premiera krążka zbiegła się z nieprzyjemną sytuacją w Białymstoku, gdzie podczas Marszu Równości doszło do kilku incydentów. Głównym wersem, którym atakują nas wszelkie portale plotkarskie, jest przede wszystkim: jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. Koleś, jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki. Okay. Media sprawnie podchwyciły temat i dały jasno do zrozumienia, że wyśpiewane wcześniej wersy to ukłon w stronę mniejszości w naszym kraju. Fast Lab Sharky to producent współpracujący z Multim. Wkrótce miały ukazać się ich wspólna epka, jednak producent na swoim facebookowym profilu opublikował post, w którym informuje, że projekt jest zagrożony. Wszystko za sprawą problemów z dyskiem, na którym znajdował się cały materiał. Sharky jasno wskazuje na to, że jeśli nie odzyska danych z popsutego dysku, to epka nie ujrzy światła dziennego. Napiszcie, czy martwi was ta informacja w komentarzu. 28 lipca na kanale YouTube Bypass pojawił się kawałek, który narobił niemałego szumu w internecie. Powodem zamieszania są wersy rzucone przez Kozę. Nocy dalej śpiący na ogromnym głodzie, jebać stąd policjantów i rapowe lobby. Masonerię, SB Mafię oraz polskie pociągi, kurwa ma. Nigdy nie chodzę spać i się nie budzę. Ta sytuacja dość szybko zrodziła pytania, kiedy SB odpowie i czy w ogóle odpowie. Jednak odpowiedź na to pytanie poznamy prędzej czy później. Jednak Koza postanowił odnieść się do całej sytuacji, udostępniając na swojej facebookowej grupce krótką informację. Poprzednie edycje Młodych Wilków przyniosły nam sporą dawkę zaskoczenia. Z kolei poszczególnym twórcom występ w projekcie Popkillera zapewnił niemały zastrzyk popularności. Zastanawiając się nad doborem obsady 7 edycji, nie wpada w pominąć tutaj dwóch członków Chillwagonu, Kury i Zetcha. To zdecydowanie jedni z największych wygranych tego roku. Zrozumiemy, że szum wokół ich twórczości pojawił się głównie za sprawą obecności w supergrupie, ale nie oszukujmy się. Ich solowy dorobek również zasługuje na pełne uznanie. Nie wiemy, ile dokładnie artystów będzie sobie liczyć najbliższe edycje, ale wiemy, że dwa z nich powinny być zarezerwowane właśnie dla członków jednego z najbardziej charakterystycznych zespołów polskiej sceny ostatnich lat. Z JBL-a leci Saska Kempa, skurwysynu zapamiętaj.
Te wersy powoli zaczynają wbijać się w głowę słuchaczom, a ich autor nieustannie pnie się w górę hierarchii polskiego rapu. Mata, bo o nim oczywiście mowa. Podpisał niedawno swój kontrakt z SBM Label, ale wiemy, że to jedynie początek świetnej kariery. Kolejny twórca na naszej krótkiej liście nie powinien być zaskoczeniem. Przewijał się on bowiem we wszystkich listach najbardziej perspektywicznych raperów i największych zaskoczeń tego roku, czy właśnie na liście potencjalnych kandydatów do kolejnej edycji Młodych Wilków. Jego singiel Loop wpadł na YouTube i zgarnął tysiące pozytywnych komentarzy. Kwestią czasu są głośne kolaboracje z najlepszymi w swoim fachu. Pewna na tę chwilę wydaje się kolaboracja Okiego z O Co Chodzi, a to już pokazuje renomę, którą młody raper wyrobił sobie przez te kilka miesięcy. Jeszcze tylko na koniec wspomnę, że kolejność na tej liście jest całkowicie przypadkowa. Na dziś to wszystko. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to standardowo zostawcie łapę w górę, suba oraz wbijcie na Instagrama, gdzie lecimy po 2000 obserwujących. I nie zapomnijcie o konkursie na PlayStation 4. Tak więc siema i do następnego. Cześć!